Także cześć, witajcie wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam z serii Bracia Polskiej Farmie. Następnego materiału proszę was zostawić tutaj łapeczki w górę, także zostaw coś po sobie. Czyli jak najbardziej tutaj możesz łapeczkę zostawić pod dzisiejszym materiałem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zostań naszym widzem, zostaw tutaj subskrypcję na kanale. Klikaj ten czerwony przycisk tam na dole, bo lecimy widzowie teraz po 32 tysiące subskrypcji na naszym kanale. Także jeżeli nie subskrybujesz, zostań naszym widzem, napisz tutaj hashtag, a hashtagiem dzisiejszego odcinka będzie hashtag, a niech będzie widzowie tutaj hashtag Sosna, a ja oczywiście przypnę serduszko. Zapraszam także was na Szwagry Pipcia, macie link w opisie, jeżeli tam nie jesteście, to dołączcie, bo lecimy widzowie tam po 3000 członków na tej grupie, także lecimy dur. I co widzowie w dzisiejszym odcinku? Jak widzicie, stoję tutaj przed dotorem Proximo 84411, bo dzisiaj widzowie, wiecie co, byłem ogólnie na skupie i zobaczyłem jakie są ceny pszenicy. Jęczmienia, widzowie, powiem wam tak, że jest widzowie okres żniwny, nie? Jest widzowie okres żniwny, a ceny powiem wam, że na skupie są jako takie nawet widzowie w porządku, wam powiem, nie? Także dzisiaj widzowie pojedziemy sobie z jedną przyczepą pszenicy lub z jęczmieniem, to zależy. O, widzowie, Indor się wydziera. Gdzie on tam jest, widzowie? Indor się znowu wydziera. On tam może widzowie na koniu jeździ, nie? No, witam pana Bitkowskiego serdecznie. Gdzie się brałeś, kurwa skór? Gdzie on jest, bo ja nie widzę. Już po swoje zadymie jest? No nie widzisz mnie, no czy ci weź okulary snaczne ubisz. Ja, witam pana Indora! Co jest? Witam pana! Czekaj, bo pot mi się zahaczył. Tylko mamy pierwszą z mojego potu, co ty tam robisz, nie? Witam pana. Witam pana. Już łeb... Już naprawili ci głowę w tej kuci? To tobie naprawili? No mi jeszcze nie. Jeszcze ci mogę drugi raz w mordę chyba. A po co się konia ruszył? Do czego cię koń potrzebny? No ja ostatnio jeździłem twoim koniem. A to czy kazał bez pozwolenia? A co siodłem, siodło było założone, to sobie szarże zrobiłem. Nie, siódła, która siodła nie ma. No ale by siodłem nawet mogę wsiadać. A jak? Kurwa, co ty, jako kurwa, ten koń kosztował 20 tysięcy. A po co ci się w ogóle to jest potrzebne? No, co to nie może być? Chyba na wystawę tylko. Co? Na konkursy, na wystawę. A jak? Na wyścigi, ja będę jeździł na wyścigi konne. Bo wiesz, taki jest taka, ta, jest giereczka. No ustawiać konie, wiesz, który pierwszy jest, wiesz o co chodzi. No. To będzie coś takiego, bo jedzie na wyścigi. Ty, a słuchaj, a kiedy cię pakujemy do BMW? Bo cię, a cię? Ty właśnie to podpalił, wiesz, to podpalił to? Właśnie kto podpalił, kto podpalił? Kto podpalał? Ja nie byłem podpalaczem, ty ja nie byłem podpalaczem. Co mówisz? A chyba ty byłeś podpalaczem. Bo ty byłeś, kurwa. A kto cię wywiózł pod tory, do worka zapakował? No właśnie twój kolega chyba, pan Darka Nóż. No to chyba ty? Co ja? A ty prawie czego nie zamontowałeś, kurwa, stoi? No bo nie da rady, bo jest kurwa wedarta, nie widzi, wszystko się popłamało. Ty, a mogę sobie to wziąć na złom? Nie! Ja biorę. Nie! Zostawię ci ten, konia. Za bramę, ser? A co mi z twojego konia? Będę miał, stary, jeszcze, słuchaj ty, Mietkowski jeszcze, pani Mietkowski jeszcze będę miał jednego konia, załatwię sobie. Dwa. Jeszcze żona będzie. No dobra, ale to wszystko jest na czarno, bez papierów, nie zarejestrowany. Jak... papiery sobie, wszystko jest, stary. A ma książkę sanepidowską? Ma, wszystko jest w skrzynce. Dobra, no. Sądzę, bo ja nie mam czasu, bo ja muszę jechać z zbożem na skup. A ja jadę się jeszcze potrenować trochę na jazdę. No i jeszcze do dzisiaj w polu coś będę robił, agregatowo jeszcze pole, bo tam jeszcze parę jest, żeby zasadzić ziemniaki by sadzą. Aha. No dobra, sądzę, to ja mówię, ja jadę za to raportyjna biorę i widzowie zaczepiamy tego przyczepkę i będziemy jechać na skup. Bo ja mam widzowie, że przy chwilę przyszedł sąsiad Indor, pogadali mi sobie widzowie z sąsiadem Indorem. Bo ja mam tak szczerze, że dzisiaj mam widzowie inną ogólnie gadkę ma. Wszystkie widzowie inaczej ogólnie gada. No, na pewno. No, za chwilę zawsze mam. Tyle czasu, wiesz jak ten raczej będę no kurwa, Maciek to rzuca brany. Na tym, ja pierdolę. Tak, biegnę i John Dosem. Pierdolę, jak to rzuca, ten cholera, jasne. Czekajcie, widzowie, to jest moja przyczepka. Tu jest moja przyczepa, dobra. Zaczepimy. To czekajcie, bo to chyba trzeba teraz rurę widzowie otworzyć, nie? Ja chyba widzowie rurę trzeba jakoś otworzyć tym. Co ty robisz? No, o, dobra, taki. Weź mi w ogóle wyjść z mojego lokalu. Ja. Proszę mi opuścić mój lokal w tej chwili. Weź swój lokalem być. Kurwa, zakłos sobie, kurwa, głupki. Gdzie on w ogóle jest? Dobra, widzę, gdzie ma przyczepka? Tu widzę, ma przyczepa stoi. Jedziemy, widzę, na skup sprzedamy. I ogólnie, widzę, potem może jeszcze pojedziemy do tego, do mechanika zobaczyć, czy widzę, jak idę do pracy na 40, czy ogólnie zaczął już mu remontować. Wyciągnę. No, ja ci sprzedałem za 40. Na handel. No, spoko, tylko w kolejnym, w poprzednim odcinku ja to zawiozłem. No, to jest mogło. Zawsze jak ja to pojechałem się, podtrzyłem się pod pan Mietkankę asfalt i normalnie wydał mi 40. Tak, na czarno, mówię ci serio, zapłaciłem łopówkę mu dałem, hej. Dobra, jęczmień, zawiesz, sypiemy jęczmień. Ty czekajcie, kurwa, bo w rurę nie trafiłem.
No tak widzę, zahaczył habetam i coś tam. Lepiej się rozłączę z cyberradio. O macie. Co wiele jest, wszystko słyszę. Bo to słychać, no to weź sobie, robić. Kurwa, muszę jak konia gdzieś stoję, bo ten trup będzie mi co chwilę kurwa tym koniem jeździł. Ten Mitkowski kurwa osad. Zobaczcie, widzowie, do rury się nie stypie na przyczepę! To już zahaczyło widzowie i nie radę załadować. Dobra, tak mogę też wysypać, nie? Tu się widzowie nic się nie dzieje, nie? Cała przyczepa, widzowie, ładujemy całą przyczepę i jedziemy na handelsy. Zobaczymy, widzowie, ile dostaniemy, to będą kolejne nowe nabytki się, widzowie, zakupi. I maszyny może. Będę sobie miał, kurwa, nabytki. Kradzione. Elegancko, widzowie, sypie. Tu go schowam, nie będzie go szukał. Dobra, jest, całe. Tu widzowie, rurę haczy, widzicie? Coś rurę, widzowie, haczy, nie wiem czemu tak. O, kurwa, wyjechać nawet nie mogę nawet. Co tu się dzieje, widzowie? Co tu się dzieje z tym silosem? O, dobra, puściło, to jedziemy, widzowie, na skup. Skręcamy, widzowie, w lewą stronę. Jakby co, widzowie, jedziemy na ten skup, tam gdzie wtedy żeśmy brali i kupowaliśmy piwo od pani Grażynki, nie? Od tej sklepowej, ogólnie tam, widzowie, jest cały skup. Bo tam jest, widzowie, skup o pana Wiecha, chyba jakoś tak się nazywa. Tak, jedziemy, widzowie, na tamty skup, bo aktualnie tam największe są ceny jako taką, nie? O, Indor zapali, widzowie, Ursusa 28. Widzą elegancko, widzowie, sobie fajnie stoi. Powiem wam, że ogólnie praktycznie koniec żniw mamy, widzowie. Zostało tylko na jedno pole do skoszenia właśnie mamy, widzowie, do skoszenia jeszcze owiec. I widzowie, tak naprawdę, widzowie, skoszenia tyle. I będzie, widzowie, dożynki będziemy, widzowie, robić tego, na woli brudnowskiej, nie? Będziemy, widzowie, robić dożynki. Tak to, widzowie, ogólnie będzie koniec ze żniwami. Mówię, tylko stanie nam ogólnie to właśnie te dożynki jeszcze, nie? I kukurydza, no kukurydzę to wiecie, ale kukurydza jeszcze czas na kukurydzę. No ale też będzie kukurydza, ale ona, widzowie, pójdzie na sieczkarnię, nie? Na sieczkę, na ten, na silos, nie? Dobra, skręcamy, widzowie, tu na lewą stronę. O kurde, cholera, jasno, mi zahamował jeszcze. O, tu widzicie, tutaj podjeżdżamy. A, czekajcie, bo oni tu postawili na środku stację benzynową. Czy ja to, widzowie, wykręcę i to chcę, że ja to zajadę w ogóle. Oj, czekajcie, żeby tych beczek nie tyknąć. Cholera jasna, beczki tyka, jak się przewrócę, jak wybuchnie, będzie cholera jasna, wtedy dopiero będzie sudowa. Dobra, chyba tutaj się, widzowie, wsypuje, tak? Tutaj, czy gdzie? O, dobra, sprzedajemy, widzowie, jęczmień. Ciekawie, ile, widzowie, do tego będzie kasy. Sprzedajemy, widzowie, sprzedajemy! Ja wam za chwilę powiem, ile z tego będę miał. Widzowie, mam z tego 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy, no w sumie wam powiem, za 10 tysięcy, to ja mam, widzowie, już Władimirca do kupna, nie? Za te pieniądze, co im mogę, widzowie, Władimirca kupić, nie? Ale nas takie malutkie ciągle nie interesuje. Za 10 tysięcy w sumie też bym mógł, widzowie, jakiś sprzęt pozytora Proxima też zakupił, nie? To prawda, no, też, widzowie, jest taka możliwość kupna. Dzisiaj, widzowie, jakby co w odcinku, pojedziemy ogólnie, widzowie, poszukamy tego domu Jasona, bo wam pokazywałem na poprzednim odcinku, że ogólnie tam jakiś dom stał i kazaliście w opisie, w komentarzu, żeście pisali, że Mietek, weź tam pojedź BMW i zobacz, co to jest za dom, nie? Panie, to jest. Ty miałeś jeszcze naprawić, ty byłeś separandrowo, ty miałeś naprawić mój ten. Trzepeka. Ale kurwa, kto ci będzie naprawił? To nie mój trzepek. Ty. Co ja? O, tam zalecenie dostał już. Kto? Zjecie kurwa Tarek Jackson. Jason? No już człowiek rozpowraca z nim, a sobą to nie zginiesz kurwa Marvin. Ale z nim w ogóle da się rozmawiać z Jasonem? Trochę nie rozumie ani rzeczy, które ja rozumiem, tak wiesz. Aha. A kiedy mnie zaatakuje? Na dniach! Lepiej się szykuj, lepiej się wszystkie pozamykać, kurwa. Ale wiesz o tym, że ja wiem, gdzie on mieszka tam za lasem i dzisiaj do niego jadę będę. Nie. On w ogóle chałupy nie ma. Dobra, nara. Szczerze się widać, co powiedział? Że on dostał widać zlecenie od niego. Znaczy się, Jay ten, Indor powiedział tam mu zlecenie, żeby mi widać zabił dzisiaj. Na dniach przyjedzie. Ja piernicze widać, Jason znowu do mnie zajedzie. Kulera, jasna, widać, a ja dzisiaj jadę do niego pod chałupę tam. W ogóle żeście widać pisali, żebym tam widać pojechał, tam wiecie. W tamtą właśnie stronę, pod ten dom właśnie, żebym tam zajechał BMW. Ja dzisiaj widać, do jego tam pojadę, nie? Zobaczymy, może to Jason, może to nie Jason. Jeżeli widać, znajdę jego chałupę, to będzie elegancko. Wtedy widzę, że coś szykuje, jakąś bombę pod niego, wiecie, pod bombę podłożyć pod gospodarstwo. I ogólnie śmierć Jasona będzie, nie? Ale pierwszego trzeba znaleźć, nie? No ale słyszeliście... Kurwa, no to jest łepek, no co odwaliłeś? Trzeba za chwilę dostać mordę znowu, no chuj żeś postawił ten grek we środku drogi mi tu. Ja pierniczę, widzę, jednego tego nie podniosę nawet. No po co widzowie postawię ten Grega w środku drogi mi tutaj? No szuka sobie widzowie dalej bidy. No a Grega, który sam ukradł, postawił mi teraz pod bramą. No ja widzowie teraz, no nie mam jak zajechać, bo no jak ja tam widzowie wycofię? Cholera jasna, no co się dzieje widzowie z tym sąsiadem? Dalej sobie widzowie szuka bidy. A ostatnio razem został porwany,
i o mało co nie zginął na torach. Uratowała go tylko i właśnie policja. Lera, jasno, z tymi sąsiadami, widzowie, są same kłopoty z tym sąsiadem. Czekajcie, widzowie, jeśli zajadę jakoś tyłem, nie? Tego nie przestawię, bo nie mam jak, bo ja, widzowie, wiecie, nie posiadam tyle siły, żeby to ponieść ten cały agregat samego i przenieść, no nie? Także, widzowie, tego nie będziemy tak robić, nie? Lera, jasna. Same problemy, widzowie, z tym nowym sąsiadem, co tu z tym indorem, nie? Same problemy. Dobra, widzowie, zajeżdżamy tutaj, pod naszą bramę. O, elegancko przyczepka. Widzowie, zarobienie, 10 tysięcy mamy. Jedna przyczepa, widzowie, sprzedana jest. Czy dużo, czy mało, to sami, widzowie, sami wywnioskować, nie? Wiecie jak jest, zaraz ogólnie, widzowie, jest okres żniwny, także jakoś, widzowie, dużo na pieniądze za to nie dają, nie? Bo wiecie, teraz każdy sprzedaje zboże, bo każdy kosi, no to wiecie, ceny na skupie są teraz, widzowie, niskie, nie? To nie ma co się ogólnie, widzowie, nie ma ogólnie, widzowie, co się cieszyć, bo wiecie, bo mówię, ceny są na razie niskie na skupach, bo każdy sprzedaje, nie? Gdzie jest sąsiad Inder? No, gdzieś tam pojechał, widzowie, chyba do sklepu po piwo. Dobra, czekajcie, zaczepię ten agregat. Ja mu, widzowie, ten agregat zawiozę na gospodarstwo, bo tam ogólnie u niego stało. Jak on to ukradł, to ja mu to oddam, nie? Bo to wiecie, to jest ogólnie jego. Dobra, to ja mu tam zawiozę pod gospodarstwo. Nie, ja mu też postawię. Nie, w takim razie go mi postawię, widzowie, na pod bramą. To ja też mu postawię pod bramą. O, cyk. Jep. Czekajcie. O. Elegancko, widzowie, też mu postawię pod bramę. Też mu, widzowie, elegancko postawię, o. Nie chcę, widzowie, to fajnie stoi pod ramą. Co on to jeszcze, widzowie, ma takiego? To ogólnie nic nie ma, samo... O, konik jest! Ja sobie, widzowie, koniem jego pojeżdżę jeszcze chyba. Nie no, widzowie, nie będę tego ko... Jaki on, widzowie, brudny jest, to mógłby, widzowie, go wyczyścić. Zobaczcie, jak on się teraz obrudził. Ostatniego, widzowie, filmu sobie nie był taki brudny, nie? Był czysty, elegancki, a teraz, widzowie, jest brudny. Uhuhu. Co to się, widzowie, stało z tym jego tym... Tym on dzisiaj nie mierzy, to może się, widzowie, wybrudził, nie? Dobra, widzowie, Greka postawiam w środku drogi. Można jechać na gospodarkę. Teraz tak, widzowie, siadamy do BMW i jedziemy szukać gospodarstwa tego, Jasona, jego chałupy. Podjedziemy tam ogólnie, zobaczymy, czy to właśnie jest jego, czy to nie jest jego. Dobra, gasimy. O, cholera, jasno, widzowie, Jason! Gdzie on jest? Zgiem ci, cholera. Gdzie on jest? Co to kura, widzowie, tak jest? Jakaś kura, zajebista kura, ofiara. Nie, widzowie, ale to chyba jakiś helikopter. Ja pierdolę, Jason! Ja pierdolę, widzowie, Jason idzie! Ja pierdolę, ja uciekam! Widzowie, on helikopterem zaleciał! Jason! Widzowie, helikopterem, patrzcie tutaj, widzowie, helikopter stoi. Co on tam ma? Czekajcie, widzowie, wsiada do helikopteru? Nie, nie wsiada do helikopteru, co on tam robi? Czekajcie, widzowie, helikopterem przeleciał. Idę do niego, idę do niego. Czekajcie, widzowie, wsiada, wsiada. Ty, sokin synu! Jason! Jason, zartami zajechał! Biedny do mnie, dobra, czekaj, łopaty bierze. Czekajcie, widzowie, Jason przyleciał. O cholera, jasne, co on tam robi? Ja, widzowie, BM-kę otwieram już, ja, widzowie, wjadę BM-ką. Teraz będę, widzowie, śledził. Skąd, widzowie, ma helikopter? On, widzowie, policyjny helikopter ukradł. Z policji. Ja pierniczę, komendanta chyba zabił. Jason zabił komendanta. Co on tam robi? Dobra, leci? Nie, widzę, co on będzie robił teraz? Co on robi, cholera jasna? Ty, Jason! Ja się cholera zabiję, cholera, Jason, co ty robisz? Co on tam wziął? Halo, Jason! Idę cię zabić. Nie, tak nie ma takiej opcji. Ja pierdolę, widzowie, krowy mi ukradł! Moja krowa! Ja pierdolę, krowa poleciał moją! Nie, widzowie, szybko, czekajcie do BMW, widzowie, muszę go śledzić, gdzie on leci. Czekajcie, polecie z moją krową. Ja pierniczę, widzowie, moją krowę polecie, zobaczcie. Ja pierniczę, widzowie, moja krowa ze stajni. Ja pierniczę, widzowie, krowę mi ukradł ze stajni. Nie, widzowie, tak to nie będzie, widzowie, wyjeżdżam BMW-ką. Gdzie on poleciał? Nie ma go, widzowie, nie widzę. Gdzie on jest, widzowie, ja go nie widzę teraz, czekajcie, widzowie, ja to wyjeżdżam BMW-ką, tak to mi nie może być. Wyjeżdżam, widzowie, na drogę, wyjeżdżam na drogę. Jadę, widzowie, po niego, jadę po niego. Czekajcie, gdzie on jest, ja go nie widzę ogólnie. Gdzie on może być? Nie, teraz go widzę, nie widzę. Dobra, widzę, jadę, wyjeżdżam na drogę. Jadę, widzę, pod tę chałupę. Jadę, widzę, pod tę chałupę. To na pewno musi być, widzę, jego być dom. Nie ma szansy, to nie jest nie on. Widzę, porwał mi krowę, widzieliście? Na lince zaczepię moją krowę i ma nie z krowy, widzę, lecił na chałupę. Cholera, jasne, gdzie on jest, Jason? Czekajcie, widzę, ja sobie sobie stanę się rozejrzę, może gdzieś to widzę, może latać czekami. Czekajcie. Jeśli tutaj jest? Nie ma, widzę, w powietrzu go teraz nie widać tutaj ogólnie. Ja widzę, moja krowa leci!
Patrzcie, widzowie, dzielca mi krowę porwał! Cholera jasna, widzowie, z moją krową leci, ja widzowie jego śledzę, śledzę go! Jadę! Gdzie on leci, widzowie, tamten w kierunku, dobra, widzowie, ja jadę. Chyba, widzowie, równo chyba z tym helikopterem będę leciał i jechał, nie? Czekajcie, gdzie on leci, leci tam? Leci, widzowie, z mojej krowy, zobaczcie! O, czekajcie! Stanął, stoi, widzowie, coś robi, co on tam robi, widzowie, czekajcie. Co on tam robi? Ja pierniczę, widzowie, moja krowa nie żyje, krowę mi porwał. Dobra, leci chyba dalej, nie. Stoi na razie. Kukurydzę chyba, widzowie, dzisiaj wleci za chwilę. Dobra, w kukurydzę, widzowie, wleciał, w kukurydzę. Leci! Poleciał z moją krową. Szybko, widzowie, jedziemy, rura. Ja pierdolę, widzowie, ta krowa poleciła, ta. Co on zrobił z moją krową? Nie, to widzowie, tak być nie może. Jedziemy, widzowie, po jego chałupę. Oj, czekajcie, zniknął mi w chmurach. Dobra, tam leci. Tam leci, widzowie, jest, mamy go. Tam po lewej stronie, widzowie, leci w powietrzu, widzicie? Tam poleciał, leci. Dobra, leci, mamy go, leci go. Czekajcie, tam jest, dobra, lecimy, widzowie, lecimy, jedziemy jak najszybciej. Tak, widzowie, on te pod chałupę zajeżdża, patrz tam. Leci pod tę chałupę. Dobra, widzowie, to jedziemy tamtędy, przez krzaki. Rura, widzowie, jak najszybciej, krowę musimy, widzowie, uratować, nie? Krowę nie zdaje porwo z tego zobory. Jak to, widzowie, mówię, możliwe jest. Szybko, widzowie, lecimy, jedziemy, bo czasu nie ma. Teraz gdzie, widzowie, jak to w ogóle zarośnięte jest, ja tego helikoptera nie widzę. Czekajcie, zajeżdżamy pod jego hawirę, nie? Tylko tak, widzowie, żeby mnie zobaczył, zajechałem, nie? Trzeba powoli za chwilę gdzieś tutaj staniemy, nie? Żeby potem, widzowie, zdążył ucieknąć autem, bo jak zacznie mi gonić tamtym autem. O, czekajcie, o, jaki tu dołek jest potężny. Czekajcie, tutaj. Teraz gdzie? O kurwa, widzowie, jest jego dom. Dobra, widzowie, gaszę tego BMW. I jaka, widzowie, fajna hawira ma. Zobaczcie, widzowie, to jest mega chałupa, nie? Ty, a gdzie jest, widzowie, helikopter? Tak, widzowie, to jest jego dom, zobaczcie, widzowie, auto stoi to. Stoi, widzowie, to auto. Gdzie jest moja krowa? O, widzowie, on to ma jakiś plac wygolony, trawę. Tu, widzowie, trawy nie ma. Cholera jasne, gdzie? Przeciłeś mnie, zabity będzie. Jo, jest. Zobaczcie, widzowie, tu chyba helikopter jego będzie lodował, nie? Na tej dziurze. Pierwisza stąd uciekam. Już zachowany jestem, więc zginiem cię, kurwa. Ale gdzie on, widzowie, jest? Tego nie widzę. Ja pierdolę, że jest! Szybko, widzowie, uciekam, pal! Pal to! Rura! A piernicze, widzowie, Jason biegnie! Ja pierdolę, widzowie, Jason, szybko! Uciekamy BM-ką! Dobra, widzowie, chociaż mama nie wiemy, gdzie mieszka, widzowie, ja uciekam, bo mi Jason goni. Ja pierniczę, rura, szybciej, bo nie ma czasu. Widzowie, krowę nie porwał helikopterem, ale gdzie on ten, widzowie, helikopterem wylądował, jak go tam nie widziałem. Ja, widzowie, jestem z pierwszym, bo to nie ma czasu. Pierniczę. O pierdolek mi rzuca. Dobra, helikopterem leci, widzowie, Jason. Zobaczcie, widzowie, helikopterem leci, o. Czekajcie, sobie przypalę, bo zacznie mnie gonić. Patrzcie, widzowie, helikopterem leci dalej. Ale krowy mojej nie ma. No? Nie, jest, widzowie, moje... Nie! Tylko sama linka, widzowie, jest, krowę mi zjadł! O, widzowie, wylądował tam, jest, czekajcie, patrzcie, ja to wsiądę, stanę na drzewo. Czekajcie. Patrzcie tam, o, jest! Wylądował tam. O! Chodzi, widzowie, elegancko Jason. Odpiął teraz tę linkę, odpiął linkę. Dobra, widzowie, ja zwracam do gospodarstwa. Nie, widzowie, tak to nie będzie być, tak nie może być. Teraz tak, widzowie. W dzisiejszym odcinku jesteśmy stratni, bo zabrał nam jedną krowę. Jak widzieliście na helikopterze, normalnie krowę na podpiął na haku. Chyba prawdopodobnie wziął ją do jedzenia, bo tak to, widzowie, zjada ludzi, zabija. Porwał nam, widzowie, jedną krowę. Znamy, widzowie, wiemy, gdzie mieszka. Teraz tak, widzowie, napiszcie w komentarzu, jak widzowie, go zabijamy. Ja myślę, widzowie, tak, ogarnąć, widzowie, jakąś bombę z wojska. Ogarnąć właśnie, widzowie, bombę z wojska. Podłożymy pod gospodarstwo i żeby mu, widzowie, całe gospodarstwo wybuchło razem z tym helikopterem, nie? No krowy, widzowie, niestety, widzowie, nie uratujemy, jak widzieliście, porwał nam krowę, w powietrzu leciała, także ona prawdopodobnie jest zabita. No niestety, widzowie, no niestety, łapeczkę możecie zostawić pod dzisiejszym materiałem. Napiszcie w komentarzu, co robimy z Jasonem, jak to robimy, czy go pod gospodarstwo podkładamy bombę, no nie wiem w sumie, ja, widzowie, nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu. Chyba, widzowie, załatwię jakoś, wiecie, taką bombę, wiecie, taką, widzowie, dużo z II wojny światowej. Załatwimy, widzowie, taką bombę, podłożymy pod gospodarstwo, no i, widzowie, chyba tak to zrobimy ogólnie, jeszcze nie wiem, nie?
coś wymyślimy, no ale widzowie, dzisiejszy odcinek jest stratny. Ale jak on w ogóle, widzowie, kiedy on, widzowie, tu przeleciał i wyciągnął, widzowie, jedną krowę z gospodarstwa? No normalnie, widzowie, tutaj... Ja lecę po żebie, następnie w jakiejś kolejce. Gdzie on jest? Nie, widzowie, nie ma go, nie leci. Nie ma go. To, widzowie, to straszy. O, tutaj, widzowie, jedna krowa mi znikła, a jak? Miałem, widzowie, miałem trzy, widzowie, takie czarno-białe, jedna krowa, widzowie, nie ma. Cholera, jasno, widzowie, wziąć, potem miekać to na kłódkę. Lecę po tobie, już po tobie, ale inne trzeba wybrane. Gdzie? Ciebie nawet tu nie ma, gdzie on, widzowie, jest? Ja go tu chyba nie widzę. Gdzie ten Jason, widzowie, jest? Nie ma. O, cholera, Jason leci! Dobra, widzę, szybko do stodoły chowamy się. Ja pierdolę, widzowie, nie ma czasu, czekajcie, się chowam do tego, do bunkra. Dobra, leci Jason! Widzowie, ja tutaj do tego chowam się. Gdzie ta klapa? Zamykamy, widzowie, tę klapę. Nie ma szans, widzowie, jestem na strychu, tu mnie nie znajdzie, nie ma szans. Ale słyszę go, widzowie, jak przyleciał helikopterem. Przecież te szczeliny nic nie zobaczę. Czekajcie, widzowie. Gdzie jesteś? Cholera, jasne, widzowie, Jason przyleciał znowu helikopterem, chyba będę kolejny. Jak mi na haku zawiesił, będę leciał tak w powietrzu. Chyba wylądował. No. Widzowie, wylądował chyba. Widzowie, ja będę chyba kończył odcinek. No. Będę, widzowie, chyba kończył odcinek. Bo jak mi znajdzie, będzie problem. Ty, widzowie, chyba kolejną krowę mi wyciąga. Bo słyszę, jak moje mućki się wydzierają. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja bramę! Zostaw mi bramę! Halo! Proszę mi zostawić bramę! Napukano się, kurwa zabite! Zabijcie! No cholera, jasna, widzowie, Jason biegnie po mnie. Biegnie Jason! Widzowie, uciekam szybko! Jason biegnie. Dobra, tylko biję go, widzowie. Cholera, jasna, widzowie, Jason zaatakował mi całego sudarcu, nie? Jeżeli właśnie, widzowie, dzisiejszy odcinek podobał, stawcie łapeczkę w górę. Kolejny odcinek, widzowie, będzie wysadzanie gospodarstwa pana, tego Jasona, nie? Krowę mi, widzowie, ukradł. Napiszcie w komentarzu, jak, co my robimy z nim, nie? Stawcie subika na kanale, ja tu patrzę, się, widzowie, czy za chwilę mnie nie porwą, nie? Bo gonił mnie. Napiszcie hashtag Jason w komentarzu, ja mam szybkie serduszko. Dzisiejszym odcinku byłoby to chyba na tyle. Także trzymajcie się, widzowie, do kolejnych odcinków z serii Bracia Polskiej Farmy, nie? Kolejny odcinek, widzowie, to będziemy coś robić z tym Jasonem, nie? Bo mówiłem. Coś trzeba, widzowie, z nim robić, nie? Bo porwą mi krowę, widzowie, nie? Cholera, jasno. No ale oni są w mowie z tym, z Dindorem. Bo mówię, że dzisiaj mnie zaatakuje gospodarstwo. Kiedyś albo... Dzisiaj albo jutro, nie? Dobra, widzowie, chyba leci, chyba leci. Leci czy nie leci? Dorwę się, stoję, proszę! No, szczerze się, dorwę, dorwę mnie, widzowie, dorwę, ja się boję już, nie? Dobra, leci! Leci, widzowie, leci helikopterem! Poleciał! O cholera, jasna, nie, jednak nie poleciał. Dobra, leci, poleciał. Dobra, chyba nie zauważył mnie. Dobra, widzowie, poleciał helikopterem. Także trzymajcie się, widzowie, do kolejnych odcinków. I nara!